Fight! Świata w wadze junior ciężkiej, Krzysztof Główka Głowacki. Zaprezentuje się w ringu w walce z jakim Miszkiem Olszańskim. Okulary zdjęte. I proszę bardzo. Idziemy. Ja mam tak, walka, nogi, dobrze? Pala. Tu. Za bardzo wylatujemy. Za bardzo wylatujemy? Ta. Dobra. No spróbuj nisko. A sierp? Tu. Nie. Dobra, prosty. Teraz mnie traf lekko prostym. O! I dobra. Leciutko. Bardzo dziękuję panom. Już usiądźcie, błagam was. Michał Załóż, okulary. Witamy cię serdecznie. To taka okazja z mistrzem świata posparować. Słuchaj. Krzysztof Głowacki, bardzo fajnie. Jak każdy bokser, zapowiedzieliśmy cię jako człowieka o gołębim sercu. Mam nadzieję, że tak jest rzeczywiście. No tak jest. Tak jest, prawda? Masz bardzo miłą, fajną twarz, piękny uśmiech. Podejrzewam, że w ringu to jest mylące, bo jak twoi rywale wychodzą, słuchaj, ty masz 31 walk, z czego wygrałeś... 30. Ty sobie to wyobrażasz? Niesamowite. Tak jest, no. Wszyscy mówią, że ogólnie nie pasuje mój wyraz twarzy na pięściarza. No ale... W ringu się wszystko zmienia. To bardzo dobrze. Słuchaj, chcemy, żebyś nam trochę opowiedział też o współpracy z twoim bratem, który jest takim dobrym duchem, mówisz zawsze w ringu. Co tak, on robi? Czym się zajmuje? Tak, mój brat ogólnie pracuje w wojsku, zawsze przyjeżdża na każdej walce. Jeszcze chyba żadnej mojej w życiu walki nie opuścił. Zawsze przyjeżdża, zawsze siedzi ze mną w pokoju, bo to wiadomo, dzień walki wygląda tak, że rano wstajemy, śniadanko, delikatna kawka z trenerem. No i trzeba iść do pokoju i leżysz cały dzień, skupia się na walce. Tam jak będzie przebiegała, trzeba poukładać sobie w głowie. No i zawsze brat siedzi ze mną w tym pokoju calusieńki dzień, nigdzie nie wychodzi. Tylko ten moment psychiczny jest bardzo ważny, dokładnie. Tego skupienia, to jest prawda? Bardzo ważne. To jest, i to wsparcie jedno z najważniejszych, jest bezcenne. Także siedzimy zawsze razem, rozmawiamy tam. Skupiamy się razem, jak trzeba. Ja lubię na przykład w pasjansa pograć, to on wie, że ja sobie biorę na przykład telefon, czy tam tableta sobie gram, to on się nie odzywa. On wie, co ma robić dokładnie, on po prostu prawda? Siedzi, się nie odzywa, siedzi z boku i tyle. Ale to dlatego, że brat też zna ten sport, prawda? Dokładnie, on też trenował, też boksował, także zna to wszystko, wie, jak to wygląda. On jest przy tobie w narożniku, jak walczysz? Jest. No zawsze jest z trenerem. Trener go zabiera ze sobą, wychodzą razem, także są w narożniku. To jest fajne. Przyda bardzo się. Bardzo fajne. Nieoczekiwanie odzyskałeś tytuł mistrza świata, bo Ukrainiec, który jest mistrzem świata w kategorii właśnie twojej junior ciężkiej, przenosi się do kategorii wyższej. Zatem jesteś, to co powiedziałem, WBO, mistrz świata, masz pas, ale za chwilę walczysz o kolejny pas, jedziesz do Rygi. Dokładnie, za tydzień no już walka, zapraszam serdecznie wszystkich. 15 czerwiec Ryga, walka z Margisem Brydisem o dwa pasy. Złotyszem. No ja mam WBO, tak jest, tak. On jest Złotyszem. On będzie miał pas WBC, także dwa pasy, coś pięknego. W mojej kategorii wagowej Polaka jeszcze nie było z dwoma pasami. Tak. No, wow, na to ale patrz, ci. Jedziesz do Rygi, walczysz z Złotyszem. Nie obawiasz się, że ściany pomagają gospodarzom? Wiadomo, że pomagają, ale trzeba wszędzie boksować, tak? Jak chcesz być najlepszy, to musisz jeździć i do rywali, i u siebie boksować, i na wyjazdach, także na neutralnym gruncie. Także trzeba wszędzie, żeby nikt nic nie zarzucił, że boksuje tylko u siebie, że broni tylko u siebie, tak? Bo ściany pomagają, także trzeba wyjechać i sprawdzić. Słuchaj, ale my wszyscy wiemy, jak to jest. To, jak się zachowujesz w ringu, wspomniałeś o bracie. Bardzo duży wpływ na to ma, co się dzieje w twoim życiu prywatnym. Wiemy, że masz dwie córeczki, które tak kochasz nad życie. Tak jest. I słyszałam, że z twoją partnerką macie się wprowadzić do nowego domu, to prawda? Tak jest. No już Ania już mieszka ogólnie w nowym domu. No ja niestety mieszkam z chłopakami. Chwilowo mieszkasz z kolegami? Tutaj, tak, no bo wiadomo, no bliżej na trening dojść, bo tak zanim bym dojechał z Krzeszewa, to kawałek by było. Z Krzeszewa? Gdzie to jest? Z Krzeszew, za Legionowym. A, okej. Okay. Także... No dużo czasu, tak, a ja już teraz potrzebuję łapać świeżość, odpoczynek, tylko sala, mieszkanie, jedzenie i spanie, także taka monotonia. Mhm. Idziesz, tylko trenujesz, przychodzisz, jesz, śpisz, no tak, i to wszystko, tak. Czyli dziewczyny czekają na ciebie, tak, w domu, tak, nowym, to, którego czekają, jeszcze nie widziałeś. Czekają też, że tata przywiezie walizkę pieniędzy. My nie jesteśmy z urzędu skarbowego, nie, ale ten. Podobno można zarobić niezłe pieniądze, a, pieniądze, prezenty. A na prezenty. Ale Ania też czeka. Bo ile mają dziewczyny lat, córeczki? Jula ma 15, jest jeszcze z nami Tosia.
to córka Ani jest z pierwszego małżeństwa, to ma 6 lat i moja Wika ma 3 lata. Same baby w domu. Same baby. No to lepiej wygraj, pieska, suczka. Oj, pieska, suczka. Biedny Krzysztof zdominowany przez kobiety, które za to trzymają... dominuję. Mam nadzieję, które za to trzymają za ciebie kciuki bardzo, bardzo mocno, więc musi się udać. 15 czerwca? 15 czerwca w Rydze. Świetna walka o 2 pasy mistrzowskie. Czujesz się mocny? Czuję się bardzo mocno. Widzisz? Super. I to jest wystarczające. Bardzo dziękujemy, że przyszedłeś. Krzysztof, ja ci dziękuję, że nie uszkodziłeś mi partnera. To naprawdę bardzo ważne. Jest w formie. Wracaj z tarczą, jak mówią. Czekamy na twój powrót triumfalny, mam nadzieję.